Tomasz Głosowski, witam Państwa z mojej chaty, która stoi na samym skraju Pradoliny Biebrzy. A to oznacza, drodzy Państwo, że tu, zaraz za oknem, zaczynają się rozciągać wielkie łąki, a na tych łąkach, często nad nimi, pojawia się nasz dzisiejszy bohater. Więc już właściwie zdradziłem, że będzie to istota latająca. Żeby trochę jeszcze podpowiedzieć, to dodam, że taką nazwę, jak ta istota, Nosi jeden z niedużych samolotów. A tą istotą jest mianowicie. No, tym razem będzie co zgadywać, bo to wcale nie jest takie oczywiste, co to za ptak. No, widać, że ptak. Ale spróbujmy. Myszałów, a może orzeł? Jeżeli ktoś myśli, że orzeł, to powiem ciepło, 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 ale to troszeczkę jeszcze za mało. No może czy lojat? No bo nie sęp przecież na przykład. No ale dobrze, powiedzmy od razu. Jest to mianowicie... Tak, orlik krzykliwy. I to jest bardzo ważne, ponieważ są u nas dwa gatunki orlików. Orlik krzykliwy i drugi orlik grubodziowy. Ten drugi jest większy, cięższy, na ogół ciemniejszy i ich rozpoznawanie, o to już trzeba być orłem w ornitologii, żeby poznać, który to ptak leci gdzieś tam wysoko nad nami, krąży powiedzmy gdzieś nad lasem. Mamy zatem w Polsce dwa gatunki orlików i z tego wynikają między nimi różne kłopoty obserwatorów tych ptaków. Orlik krzykliwy jest najprawdziwszym orłem. Rodzaj Aquila. Na to zwracam uwagę. Nawet bielik nie jest w sensie systematyki naukowej tak bardzo orłem, jak jest nim orlik, tylko że to jest mały orzeł. Mały gatunek orła. A nazwa łacińska pełnym tytułem naukowym Aquila pomarina. A jeszcze ten drugi ciemny nazywa się Aquila clanga. Orlik krzykliwy. Jest takim rzadkim bardzo. W tej chwili ma się nieźle, dzięki ochronie. Znajduje się dobrze, odnajduje się właściwie dobrze w krajobrazie rolniczym, lubi jadać gryzonie, zatem no, ma szansę przeżycia w naszym krajobrazie, ale gnieździ się jednak w takich niedostępnych najchętniej lasach podmokłych, i tutaj nad Biebrzą, gdzie takie lasy dominują, ma swoją liczącą się w skali kraju, a nawet Europy, ostoję. My żeśmy z moim bratem zawsze bardzo pragnęli orlika sfotografować, bo po pierwsze nas pociągały te gatunki ptaków, które są mało znane i które warte są spopularyzowania, a lat temu, 20, kiedy zaczynaliśmy, no właściwie jeszcze dawniej, to zdjęć takich ptaków nie było. No i strasznie chcieliśmy mieć zdjęcia orlika, ale właściwie nie było szans na zbliżenie się do niego, jeżeli nie znajdziemy gniazda i się przy nim nie zaczajmy. Gniazdo jest oczywiście wysoko na drzewie. No, dzisiaj się nie robi zdjęć ptaków przy gniazdach. Jest to już dzisiaj i niepotrzebne, i w gruncie rzeczy źle widziane przez ludzi chroniących przyrodę. Ale myśmy to jeszcze robili przy pełnym przyzwoleniu. Pamiętam, że mieliśmy takie gniazdo stosunkowo niedaleko drogi. Mój brat wlazł tam na sąsiednie drzewo, bardzo szybko zbudował ukrycie z gałęzi, taką czapę do której się od, od spodu wchodziło no i przesiadywał tam całymi dniami czekaliśmy na moment jak orlik przyleci do swojego pisklęcia no bo póki wysiadywał to nie mogliśmy przy tym gnieździe majstrować bo mógł się łatwo opuścić i tak mój braciszek tam przesiedział nie powiem ile dni zupełnie na darmo wreszcie się zmontował i powiedział teraz ty posiedź no ja miałem oczywiście kłopot z wciągnięciem swojej pokaźnej już wtedy tuszy na górę ale on się uparł Założył mi tam szczeble, przywiązał i jakoś mnie wepchnął na górę. No i ja tam, nie mając większych nadziei po jego doświadczeniach, że coś zobaczę i sfotografuję, przesiedziałem tam parę godzin. Przyszła wreszcie pora obiadowa ludzi, a niekoniecznie orlików, bo ptaki na ogół najgorzej wtedy karmią. Byłem przekonany, że ach, już teraz na pewno niczego nie sfotografuję. Zacząłem myśleć tylko o swoim obiedzie, i nagle słyszę, że piskle powstała i woła. Krap. Zawsze tak się zachowuje młody tak drapieżny, kiedy nadlatuje, rodzic z pożywieniem. No i rzeczywiście pojawił się orlik. A ja, żeby było śmieszniej, miałem do dyspozycji tylko jeden film kolorowy. Zrobiłem parę klatek y, temu młodemu orlikowi i została mi jedna, jedyna klatka. Wtedy, w latach 80., o filmy było bardzo trudno. Nie było jeszcze fotografii cyfrowej. I przyleciał dorosły orlik, usiadł, młody go trochę zasłonił, ja strzeliłem tą jedną klatkę. No i koniec. Przedtem, jak sobie tak siedziałem, z nudów rozglądałem się po gałęziach, to sobie marzyłem, że o, na tym na przykład konarze takim odsłoniętym orliku siądzie, może, a może na tym i tak dalej. No i w tej chwili widzę, że orlik zleciał z gniazda po tym moim strzale, ale za chwilę wrócił i widzę, że usiadł właśnie w tym miejscu, o którym ja marzyłem, na tym konarze. A tutaj skończył się film w aparacie. Ja, który mam raczej dwie lewe ręce i dwoje lewych lewy oczu. Jakimś cudem zdążyłem ten film zbojowy przewinąć, zakleić, założyć drugi film już czarno-biały, niestety, zamknąć, przymierzyć ostrość, zmierzyć światło i zdążyłem sfotografować go na tej gałęzi. Orlik Grubodzioby, bardzo bliski krewnia Korlika Krzykliwego, jest w Polsce dużo rzadszy. On jest w ogóle. Takim związanym z bardziej dzikimi terenami. Potrzebuje większej zdobyczy. Zatem żyje tam, gdzie jest dużo wody, gdzie są bagna, gdzie są pierwotne w miarę lasy. Myśmy z moim bratem oczywiście musieli mieć jego zdjęcia, a zauważyliśmy, że ten taki masywny, większy od krzykliwego orlik krąży często nad lasem. Szukaliśmy gniazda, któregoś razu Grzesiek przychodzi i mówi słuchaj, znalazłem chyba. Jest gniazdo nowe, którego nie było w rozwidleniu Orch. No, po jakimś czasie musieliśmy sprawdzić. Podchodzimy. Cisza, głusza, Oglądamy przede wszystkim zawsze otoczenie gniazda. Czy są tam po prostu kupy, bo kupy są najważniejszym śladem, że jakieś zwierzę, dzikie tutaj na pewno bytuje. No, trochę tych kupek jest, ale tak poza tym cisza. Ptak powinien się zerwać, widząc nadchodzących ludzi. Wreszcie się dopuściłem haniebnego, zupełnie czynu, ale to jest taki czyn rozpaczy. Wziąłem ci i postukałem. W pień drzewa. Cisza. Nic się nie zrywa. Zrezygnowano. Parłem się o ten pień. I nagle trzask załopotało potężnie nad moją głową, a gniazdo było stosunkowo nisko i zerwał się duży, ciemny ptak. To była samica orlika grubociobowego. A więc jednak wysiadywał. Myśmy w panice stamtąd uciekali, żeby ten ptak jak najszybciej do tego gniazda wrócił. No i wrócił. No więc przyszliśmy kolejnego dnia, czy tam po paru dniach, żeby już zacząć robić zdjęcia. Mój brat już w czasie budowy tego ukrycia zauważył, że co jakiś czas pojawia się blisko orlik, ale mówi, słuchaj, to jest wyraźnie orlik krzykliwy, ten mniejszy. Jakim cudem on jest tutaj? Może byśmy się pomylili, No ale nic, przyszliśmy na te zdjęcia, mój brat wchodzi do tego ukrycia, a ja pełen obaw, mygocący, czy tam coś w tym gnieździe jest? Czy to piskle się uchowało? Wchodzi, 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 wygląda i nagle mówi, no niestety, pusto w gnieździe. No, myśmy się poczuli jak złodzieje, jak złoczyńcy, a taki chce zawsze, jak najszybciej, za sobą zacząć ślady. No więc zaczęliśmy, mówię, zrzucaj te gałęzie, rozbieramy tą budę. Zrzucił dwie, trzy gałęzie, jakoś tak się wychylił, żeby łatwiej mu było kolejną gałąź chwycić. Mówi, zaraz, zaraz, jest młody orlik. Co się okazało? Orliki przynoszą do gniazda dosyć dużo świeżych, zielonych gałęzi, i ten młody całkowicie się w tych gałęziach zagrzewał, bo się położył płasko i nie był widoczny. No i żeśmy zrobili tam zdjęcie i okazało się, że samcem donoszącym pokarm jest rzeczywiście orlik, ten mniejszy, krzykliwy. Natomiast matką tego piskęcia jest duża, ciemna samica orlika grubodziowego. Bo jak się okazuje tutaj, gdzie zasięgi tych dwóch gatunków ptaków się na siebie nakładają, a to jest wąski pas przebiegający akurat między nimi przez Polskę. No to zdarzają się mieszane pary. No i taką właśnie mieszaną parę mieliśmy okazję sfotografować i udokumentować jej życie. Orlik krzykliwy, jako rzadki tak zagrożony było nie było wyginięciem, jest poddawany zabiegom ochronnym i to tzw. ochrony czynnej, to znaczy przygotowuje się na przykład dla niego podstawy pod gniazda, albo też. Dba się o to, żeby miał odpowiednie łowiska. Potrzebne są mu łąki dosyć naturalne, ale o bardzo krótkiej trawie. W związku z tym, w pewnym okresie trzeba im wykosić łąkę, ale z zachowaniem odpowiedniej wysokości traw, bo orlik krzykliwy łapie zdobycz na ogół, chwyta żaby, gryzonie na piechotę, to znaczy ląduje i widzi, że coś tam się kręci i biegnie i chwyta. W związku z tym Trzeba tą trawę utrzymać na odpowiedniej wysokości. Ale okazuje się, że na ogół na takich łąkach żyją też bardzo rzadkie dzisiaj motyle, modraczki, które z kolei wymagają w tym okresie wyższej trawy, bo składają wtedy jaja. No i jak tutaj pogodzić ich e, interesy? Więc zrobiono tak, że wyznacza się działki dla orlików i działki dla motyli. Też mm, kosi się tak, te inaczej. A zatem to jest koronkowa robota. Wchodzę ja kiedyś do biura. Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Biuro jak biuro, komputery, siedzą eleganckie panie przy pulpitach i nagle słyszę klok, klok, klok. Głos młodego orlika, który nawołuje dorosłego, który gdzieś tam już między gałęziami się pokazał i nie się za chwilę rzeczywiście na ekranie jednego z komputerów pojawia się orlik, który. Karmi swoje młode. No, rzecz za naszych czasów, kiedy my zaczynaliśmy fotografować, zupełnie niepojęta, a dzisiaj to już codzienność. Zatem nie ma sensu się już dzisiaj zaczajać przy gniazdach orlików, zresztą są one ściśle chronione. Istnieje tak zwana ochrona strefowa, która dotyczy wielu gatunków takich rzadkich ptaków, zwłaszcza drapieżnych, że gdzieś w promieniu pół kilometra wokół gniazda nie wolno niczego nie robić, nie wolno tam chodzić. No już o fotografowaniu to nie mówię, wymaga ono specjalnego zezwolenia. Ale cieszymy się tymi wrażeniami, które żeśmy przeżyli. No a, za no a w następnym odcinku spotkamy się z tym oto zwierzęciem. A na dziś już Państwa żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.